Witamy Państwa. Mamy film. Już zorientowaliście się, że będzie dotyczył właśnie tego tematu, który jest w tytule. No i teraz musimy się zastanowić nad tym, jak to dalej pociągnąć i na jakim przykładzie. Ponieważ no, często wręcz dopytywaliście się Państwo w wielu komentarzach w poprzednich filmach, no jak ten świat złotej ery wyglądał. Jak to wszystko w ogóle wyglądało? Czy są jakieś chociażby poszlaki, na mocy których możemy po prostu pokazać, jak to wyglądało i czy on na pewno tak wyglądało? Ponieważ no, oglądamy filmy, jeden za drugim leci, oglądamy różne elementy konstrukcyjne Jeff Edano, czyli kolumn nie ma i inne rzeczy. No ale to tak, no tutaj trzeba też wrzucić jakąś wizualizację, coś sobie musimy wyobrazić, jak to mogło wyglądać i pytanie, czy coś nam w tym pomoże. Jak najbardziej. Możemy, jest bardzo dużo czynników, które mogą nam udowodnić, jak to wszystko wyglądało. W tamtych czasach, w czasach złotej ery. A więc, mamy w czasach złotej ery potężne drzewa Edenu, które mają po 3000 km. One łączą Pałac Najwyższego z Ziemią. One są w specyficznej konstrukcji, o czym jeszcze później na zakończenie powiem. My je zobaczymy praktycznie na podstawie parków, ale możemy też wesprzeć się tutaj kinematografią. Otóż z jakiej racji ktoś, kto jakiś tam przemysł filmowy pokazuje coś, co było w złotej erze? Na jakiej podstawie? Ano na prostej podstawie. Na takiej prostej podstawie. Otóż hybrydy, które zarządzają przemysłem kinematograficznym, kiedy robią jakiś film hitowy, to musi ten dany film mieć taką tematykę, gdzie ludzie mogą powiedzieć w którymś momencie, o jakie to ładne, jakie to piękne. My zaraz to wykorzystamy. Zobaczymy tutaj szereg grafik i po prostu tak samo jak załóżmy, o widzimy tutaj, proszę bardzo, płyną łodzią, wszyscy zadowoleni, wszyscy tacy powiedzmy zachwyceni i tak dalej. Otóż mamy tutaj akurat film Avatar. Film Avatar jest przeleciał przez historię, wszystko w porządku, ale praktycznie nikt się tam nie zatrzymywał, żeby wytłumaczyć, czego to dotyczy, film Avatar. Że to były elementy złotej ery, wykorzystane w filmie. A pytanie, no skąd kinematografia o tym wiedziała? Z bardzo prostej przyczyny. Hybrydy sterowane demonami. Po prostu demony im wręcz podyktowały, co mają zrobić, po to, żeby film był hitowy. No i był. I teraz, kiedy my już tutaj jesteśmy już na tym etapie, kiedy pokazywaliśmy konstrukcję Jeff Edenu, które mamy tutaj na terenie Polski, nawet pokazywaliśmy te elementy konstrukcyjne też na podstawie zdjęć z całego świata i Państwo też w komentarzach to piszecie, że w Waszych miejscach zamieszkania takie są, ponieważ drzewa Edenu były Eden, to inaczej mówiąc park, to jest Eden. To się mówi ogród Eden, czyli to jest park. I właśnie cała Ziemia była parkiem i właśnie one, proszę bardzo, popatrzeć na tą grafikę, jak one ładnie wyglądały, wszyscy są zachwyceni. I ludzie wtedy nie żyli kilkadziesiąt lat, tylko żyli wiecznie. Oni nie umierali. Śmierć nie istniała. Natomiast wszystko się świeciło. Dlaczego? Bo zawierało w sobie energię. Energię zawierało. No i teraz my musimy przejść, tutaj chcemy Państwu pokazać, przez to szereg grafik, które przygotowaliśmy i na mocy których możemy Państwu dowodowo wręcz pokazać, że to jest wiadome, jak to wyglądało w złotej erze. To nie jest to, że czegoś my nie wiemy albo się tam domyślamy. Są tacy, którzy wiedzą dokładnie. Oni to jakby sprzedali w filmach i mało tego, robiąc
na podstawie filmów. Ogrody, właśnie takie ogrody z bioluminescencją, która była w Złotej Erze. Oczywiście, kiedy ten film poleciał Awatar, to wiecie co, to wtedy nikt tego nie skojarzył. Po prostu zrobiony film, jest kasa i do widzenia. Nikt nie skojarzył, wszystko to dotyczy niebocentryzmu, życia w kuli. Nie wytłumaczył wtedy nikt na tym filmie, bo nie taki był cel, że były łączniki między pałacem a ziemią, nazywają się Dżaweden albo kolumny nieba, to zależy jaki zwrot użyjemy, że takie coś było, przekazywało energię, a wszystko się dookoła świeciło i dzisiaj my też jesteśmy, kiedy widzimy pewne rzeczy, też jesteśmy pełni zachwytu, a szczególnie jak to w nocy widzimy. O, to jest. My zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Ja tutaj przerzucę na następny. Tutaj to, co chcemy tutaj powiedzieć o tym ogrodzie. Tutaj Viola, powiedz ten ogród. To jest ogród w Stanach Zjednoczonych, który powstał prawdopodobnie, nie zagłębiałam się mówiąc szczerze, ale tak wnioskuję, że po filmie Avatar. No i jak widać, jest to bardzo dochodowy biznes. Także na pamięci duszy, to już wspomnę tutaj o co chodzi, to się po prostu ciągnie grubą kasę. A co to jest pamięć duszy? Pamięć duszy, zaraz właśnie dojdziemy, ale ja bym Cię poprosiła, żebyś powiedział, dlaczego nie tylko drzewa łączniki się pięknie świeciły, ale cała energią, reszta. Ale i cała reszta. Ponieważ wszystko było nasączone. No właśnie, czym było nasączone? Rośliny, drzewa Edenu, czym były nasączone? Drzewa polne. Drzewa polne też były tym nasączone. Niektóre owady. Tak jest. Czy jakieś inne zwierzątka. A więc to było nasączone energią, specjalnym płynem, powiem tak. No ale trochę poszliśmy za daleko. Za daleko, ale dobrze. Na razie właśnie o to, że drzewa łączniki, tak zwane, przekazywały tę energię, która poprzez korzenie nasączała ziemię i wszystko wokół właśnie tą energią. I stąd jest ta bioluminescencja. O, dobra, idziemy dalej. Także to jeszcze jest z tego parku, de facto. A tutaj mamy obraz z filmu. Nie, też, proszę bardzo, tutaj też jest ten park. Patrzcie, to jest na pewno znaczące i tego może nie tyle, co będziemy wiązać ze Złotą Erą, aczkolwiek podejrzewam, że to są ci nasi uzurpatorzy. Prawda, tutaj takie meduski. Ale to jest zupełnie nieważne, nie o tym chcemy mówić. W każdym razie to, że się wszystko świeciło, to tak. Było to. Tak się to, tak wyglądała Złota Era. Tak, tam jeśli nam się, oczywiście każdy uważa, że ten świat, który jest, jest przepiękny, bo jest. My sami lubimy podziwiać, kiedy jesteśmy w górach, kiedy jesteśmy w ładnych miejscach, kiedy patrzymy w niebo, bo też zaraz do tego dojdziemy, jak bardzo uwielbiamy patrzeć w gwiazdy, prawda? Powiedz nam jeszcze, powiedz tutaj Państwu jeszcze, jak wtedy było z pałacem? Czy było widno, czy był półmrok? Jak to było? No właśnie tak jak widzimy tutaj na tym, mamy półmrok. Oczywiście, bo pałac nie był takim palącym słońcem, jak to nie słońce, tylko Jupitery, ale nie był taki, to był taki półmrok, ponieważ no wiadomo, to jest cała roślinność, czyli coś, co od 3000 km ciągnie się w dół. Są tak zwane no, gałęzienie, odgałęzienia powiedzmy tego pnia. To wszystko daje półmrok. Nie było dnia, ani nie było nocy. A więc to było takie warunki optymalne. To było gdzieś w granicach. Temperatura mniej więcej sięgała 23-25 stopni. No i mamy. I dlatego to tak właśnie wyglądało w bardzo przybliżonym aspekcie, który widzimy na tej ilustracji. Dobra, idziemy dalej. A czyli, no, widzimy, że to jest ładne. No oczywiście, że widzimy. Wszystko nie? Się błyszczy, tak. Błyszczy. Dlatego ten świat, który mamy dziś, to naprawdę w porównaniu z tym, co było kiedyś,
za czasów Złotej Ery, gdzie mieliśmy przepiękną tą bioiluminescencję, gdzie rośliny błyszczały się, gdzie bardzo ładnie to było w filmie Avatar pokazane, gdzie stąpało się po ziemi, po trawie i ona się tak fajnie błyszczała. Czy jakieś zbiorniki wodne też, jak tu widać, że też mogły posiadać tą bioiluminescencję i się świecić. Także był to świat nieprawdopodobnie piękny. No, a skąd my to wiemy? Tak. Słuchajcie, skąd my to wiemy? Otóż dzisiaj wykorzystuje się naszą pamięć duszy. Proszę bardzo, tutaj mamy choinkę świąteczną, która jest ustawiona w mieście i też w nocy pięknie wygląda. No nikt nie powie, że ona źle wygląda. Oczywiście cały ten wystrój świąteczny to przywołuje naszą pamięć duszy. I my, nasza dusza podświadomie przypomina sobie te emocje związane z czasami Złotej Ery, z tą bioiluminescencją. Kiedy my patrzymy na ten obraz świąteczny, to słuchajcie, my zaczynamy to akceptować. Ponieważ nam się to zaczyna pięknie podobać, patrzymy na to, no to jest ładne, na przykład widziałem parę lat temu dekorację Wrocławia. No przepiękna. No i właśnie zaczynamy, właśnie patrzymy, że to jest piękne, ale dlaczego to jest piękne? Ponieważ jest pamięć, na mocy pamięci duszy, my mamy to w podświadomości, że my to kiedyś widzieliśmy. Dlatego tak się daliśmy nabrać na te na przykład święta, które de facto są świętami, powiedzmy, okultystów, można tak śmiało powiedzieć. Nasza pamięć duszy, nasza pamięć gdzieś tam w komórkach, gdzieś w podświadomości czy w nadświadomości, my to akceptujemy, ten wygląd. Nawet w domach ci, którzy sobie ustawiają, uwielbiają na to patrzeć. Proszę bardzo. Coś pięknego, dlatego my to akceptujemy poprzez pamięć duszy, która pamięta czasy Złotej Ery. W wielu domach jest wręcz procedura. Choinka się w dawnych czasach, jeszcze w moich czasach, dawnych czasach, lata 70. to były po prostu, to była cała procedura. Choinkę się odpowiednio przygotowywało, w odpowiednim czasie się ją montowało, no i to była cała rodzinna impreza, wieszanie bombek, montowanie tych świecidełek, lampek i tak dalej, nie? To było całe, no i to w ten sposób, jakby człowiek, no, jak ma z tego zrezygnować, no to on się broni zajadle, no jak to ja mam tutaj zrezygnować z tej choinki i tak dalej, czy tam z czegoś, kiedy poznaje prawdę. Kiedy poznaje prawdę, to on nagle, no on się tutaj zapiera, albo ktoś, kto po prostu, no, dowiedział się o prawdzie, no i co ma z tym z tą zrobić, bo nic, on po prostu dowiedział się, że to jest tak, a nie inaczej, no to i nagle on ma zrezygnować z czego, nie? No bo dlaczego? Bo dla niego to jest wspaniałe, ładne, pięknie wygląda, ponieważ człowiek, który ma duszę, to o tym tak myśli, jakby ta dusza jemu przypomina, że on to miał kiedyś, tylko to w takiej skali makro. Teraz mamy w skali mikro. Dlatego, proszę Państwa, mówiąc szczerze, to wykorzystywanie pamięci duszy naszej jest po prostu manipulacją do tego, żebyśmy my te święta akceptowali. No bo tak jak właśnie tutaj Mariusz opisał, to wszystko powiedział przed chwilą, to właśnie do tego jest wykorzystywana nasza pamięć duszy. I tu przejdziemy do kolejnego zdjęcia. Już powiększamy. No i mamy tu następny element. Tak, oczywiście to są zdjęcia ze stacji kosmicznych Ziemi. Albo robione na komputerze. To już nie będziemy się kłócić. Nie będziemy się kłócić, bo ktoś już tam nakręcał filmy, że to jest w ogóle niemożliwością, żeby z takiej odległości było widać, rozświetlone. Tak, ale na razie nam to jest tutaj nieistotne, żeby po prostu, tylko po prostu w ten sposób pokazuje się właśnie, żeby zaakceptować ten pogląd, który tutaj dotyczy, że my żyjemy na zewnątrz Ziemi i tak dalej, żeby umocnić w tym, co się nas wychowywało w szkole, żeby właśnie, to właśnie puszcza się takie zdjęcia. Bo jeśli, proszę Państwa,
to rybie oko odwrócimy w drugą stronę i powstanie nam obraz wklęsłej ziemi, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie takie widoki myśmy mieli w czasach złotej ery na niebie. I były to piękne widoki i właśnie dlatego my uwielbiamy patrzeć na gwiazdy, bo one nam przypominają to, co wówczas widzieliśmy na niebie. Drzewa łączniki, które łączyły się z pałacem i te owoce drzew łączników, które były rozświetlone jak miliony gwiazd i ponieważ wtedy było prawidłowe źródło światła, panował półmrok, myśmy widzieli kontynenty na niebie i widzieliśmy inne drzewa, inne łączniki. Po prostu w czasach złotej ery nie było tak jak teraz, promiennik słońca istnieje, ma inny punkt zawieszenia w przestrzeni, bo w czasach złotej ery był inny punkt przyłożenia światła. Czyli zgodnie z tą zasadą torusa, z centrum właśnie wychodziły te promienie równomiernie i tak my je oglądaliśmy jak pole torusa i dlatego mogliśmy je zobaczyć, kontynenty. Natomiast obecnie możemy ich zobaczyć z racji tego, że jest inny punkt przyłożenia światła. O, może tak to wytłumaczę. Jest po prostu inny punkt przyłożenia światła. Źródło światła nie jest w centrum, tylko właśnie tam, gdzie znajduje się promienie, który krąży dookoła pałacu. O, to tak w telegraficznym skrócie, bez szczegółów. I dlatego akceptujemy heliocentryzm w tym momencie. W tym momencie, tak. Przez takie właśnie zdjęcia, niektórzy nawet takie zdjęcia pokazują. Bo pobudzają one naszą pamięć duszy i wywołuje, to jest to kolejna manipulacja, wywołuje w nas to akceptację heliocentryzmu. Oczywiście niebocentrycy już zwieść się nie dadzą. Natomiast taki podobny widok mogliśmy podziwiać za czasów złotej ery. Niebo było usiane miliardem właśnie takich świateł pochodzących ze światłowodów, przez które przechodziła energia. I owoców drzew, oczywiście, tak, i tak dalej. Więc wszystko to było rozświetlone. No i chyba nie mam słów, żeby to opisać, bo proszę sobie wyobrazić i pobudzić swoją pamięć duszy. No, można powiedzieć, że to jest zadanie domowe. Tak. To jest zadanie domowe, żeby Państwo tutaj jak najbardziej tutaj chcemy Państwu na tyle przekazać, aby Państwo użyli wyobraźni, jak to może wyglądać. To jest na zasadzie zadania domowego. To nie jest coś, że my tam powiemy tak, tak i tak ma być. Po prostu to Państwo sami wkraczają w sferę właśnie zadania domowego. O, w ten sposób. No i ja z tymi spostrzeżeniami już się dzieliłam z naszymi grupowiczami na VK i wiele osób mówiło, że sobie pewne elementy przypomniało. Także patrząc w ten sposób na te obrazy, zachęcam, bo tych obrazów jest mnóstwo, można popatrzeć na obrazy z Awatara, czy z tych stacji kosmicznych tak zwanych i można to podziwiać. I może przejść do następnego zdjęcia. Tam już będą, to już będzie park w Singapurze. Tak, to już mamy. Mówiliśmy o filmach, parkach. Niejednokrotnie, ale proszę zobaczyć, tutaj dokładnie widać te światłowody. Ktoś był bardzo zorientowany, kto skonstruował te drzewa. One się też widzimy, to proszę bardzo, to jest iluminacja sztuczna, bo sztuczna, ale ktoś o tym doskonale wiedział, jak było w czasach złotej ery. Mamy niebocentryzm, mamy pałac tam na górze. Wszystko jest połączone, ziemia z pałacem i one takie były, tylko że one tutaj akurat są bardzo krótkie. Tam miały takie giganty, że miały 3000 kilometrów. Ktoś tam zadał Ci pytanie, że tutaj ten pień, drzewa łącznika, no to w zasadzie jeśli on miał 3000 kilometrów, no to powinien być o wiele grubszy, ale nie musi wcale być, bo to była zupełnie inna konstrukcja, ponieważ to jest oczywiście inna konstrukcja. Pokazywaliśmy fragmenty tej konstrukcji w poprzednich filmach, to jest całkiem inna konstrukcja niż powiedzmy drzewa polnego. To nie jest to, że to my weźmiemy drzewo polne i per analogia, to że to musi być takie, a więc musi być podstawa. Jaka jest podstawa, powiedzmy,
średnicy, no to już kiedyś mówiłem, że co najmniej kilkaset kilometrów. Po prostu te całe korzenie, tak zwane korzenie, czyli dalsze elementy tego łącznika, to są właśnie, to one mają średnicy co najmniej kilkuset kilometrów. I to trzeba było grzebać w ziemi i tam znajdować te wszystkie elementy całkiem nieźle. I dlatego w nocy, o, popatrzmy tutaj, jak jest, to jest park w Singapurze, a my lubimy nocą oglądać rozgwieżdżone niebo. No to jest wszystko na tej zasadzie po prostu. To jest właśnie ta pamięć duszy, na mocy której właśnie nam się niebo podoba, jak jest piękne, nieskończone, nie? Niby? No tak się mówi. Niebo nie jest nieskończone, tylko ma dokładnie plus minus 12 642 km. Tak, plus minus. Tak, takie niebo i też są właśnie rozrzucone po tym niebie, właśnie są rozrzucone starożytne owoce właśnie tych gigantycznych łączników. Ale proszę zwrócić uwagę, to co jest najważniejsze tutaj w tym temacie, że tutaj jak zwykle, jak to się mówi, to jest tak dla śmiechu się mówi, no jak zwykle wszyscy są zorientowani. Nie to, że ktoś czegoś nie wie. A więc tu też sprzedano element niebocentryzmu, jak najbardziej, i nawet złotej ery. To sprzedano tutaj. Zrobiono taki park w Singapurze, jeżeli się nie mylę, to on ma około 100 hektarów. A więc możemy sobie wyobrazić, jakie tam cudeńka zrobiono za ciężką kasę, ale dlaczego tak pięknie to wygląda? Dlatego tak pięknie to wygląda właśnie, ponieważ ci, którzy to projektowali i robili, doskonale wiedzieli, jak to wyglądało w złotej erze. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście poszukali filmów, nie tylko na YouTubie, ale są również bodajże angielskojęzyczne różne artykuły, które mają w zawartości swojej różne filmy, pokazy tych właśnie drzew atrap, drzew Edenu. Tak, bo to jest atrapa, no, na podobieństwo. I jak wygląda przedstawienie, które trwa tam ileś minut, ja dokładnie już nie pamiętam, i gdzie cała ta bioiluminescencja w parku w Singapurze pracuje i wygląda to naprawdę imponująco. Także zachęcam, żebyście sobie przejrzeli, bo patrząc na to, to gdzieś tam się w duszy coś porusza. Także proszę sobie znaleźć i zerknąć, choćby na YouTubie chyba też bodajże są jakieś takie filmy, które właśnie pokazują, bo to dosłownie chyba o danej godzinie zawsze jest ten pokaz tej bioiluminescencji, można iluminescencji. Iluminescencja, ale można to porównać do tego, co się działo wtedy. Także zachęcam do tego. Mamy coś jeszcze? Mamy ten przepiękny widok. No i tutaj, to jest praktycznie gwóźdź programu. Proszę bardzo. To jest wręcz, te łączniki są wbite w Pałac Najwyższego. Chciałam Wam powiedzieć, że ta grafika, właściwie to jest zdjęcie jakoś tak odpowiednio wykonane, bo myśmy kiedyś wykorzystali to jako okładkę do filmu. Tak. I ktoś tam sprawdzał na stronie tego parku w Singapurze, bo stąd to zostało wzięte. No i w którymś momencie to zdjęcie znikło, wyparowało. Tak, już go nie ma. Już go nie ma, chyba że już znów ktoś to z powrotem wsadził. No ale wtedy, kiedy tam pisano te komentarze, ludzie pisali, no bo to po prostu tak to... Tak, bo zdjęcie bardzo pięknie pokazuje, jak drzewa łączniki łączyły się. Ta korona, ona była wbita w pałac. Tak. Czy my powiemy o tym, jak hybrydy, powiesz dokładnie, jak hybrydy żywiły się energią z tych drzew, z tych światłowodów, bo to będzie jako, powiedzmy, zapowiedź na kolejną część. Tak, właśnie. I tu powoli zbliżamy się do elementu bardzo ważnego, bo przecież tutaj między tymi gigantycznymi drzewami przechadzały się co najmniej 1,5-kilometrowe giganty, też hybrydy. Hybrydy byli ludzie, tacy jak my, w takiej wielkości, ale byli też właśnie giganty, były potężne hybrydy.
Oni, no i teraz one się muszą czymś żywić. No i właśnie to jest najważniejsze, czym one się żywiły. Ja już Państwu trochę powiedziałem, że w drzewach Edenu to nie była zwykła woda. Chociaż wcześniej mówiłem, że to jest zwykła woda, ale wiecie co? Zrozumienie idzie z czasem. Ona następuje z czasem. No i w sumie musiałbym zapowiedzieć to, że w tym pniu tego drzewa Edenu, w tej kolumnie nieba, był specjalny, skondensowany płyn. I właśnie hybrydy prowadziły w Złotej Erze wręcz morderczą wojnę o wypicie tego płynu. One niszczyły te drzewa. One niszczyły te drzewa po to, żeby po prostu zrobić sobie jakiś wkręt i mieć zawór czerpalny. Jak postawili jakąś hybrydę strażnika, to jeden drugiego zabijał. Jak wiecie, do tej pory tak jest, że wśród hybryd, wśród demonistów i w tamtych czasach wśród gigantów była hierarchia. Tam u nich jest zawsze hierarchia i walka o władzę. Zawsze się tłukli o to. Jeśli spojrzycie na różne filmy o gigantach, o tych artefaktach, które się teraz odnajduje i jest to bardzo modny temat, to zobaczycie, że mnóstwo tych potężnych tytanów czy gigantów poległo na polu walki. Oni się tłukli wręcz. Oni się tłukli o dojście, dostęp do zaworu czerpalnego, jeśli można tak to nazwać. Oni o ten płyn się po prostu bili. No to tak, to powiedzmy będzie w następnym filmie tam trochę jeszcze, bo pytanie zawsze, no skąd wiemy, że to był ten płyn? No zaraz się, ale w następnym filmie to Państwu wszystko powiemy. Może jeszcze zapowiemy, że wreszcie doczekacie się Państwo kolejnego odcinka, bo to wszystko będzie w tej serii i to wszystko się będzie wiązało bezpośrednio z niebocentryzmem, z tym płynem z tej energii, z tych światłowodów. Więc doczekacie się o odcinka film. O Romanowych. Tak, o carach Rosji. O Krzesińskiej i o Andrzeju. I o carach. Kiedyś w zeszłym, dwa lata temu, no, chyba tak, nie, w zeszłym nie, roku. W zeszłym roku. Zapowiadałem, że coś tego, że coś zrobię. No i teraz powoli przychodzi czas właśnie, żeby ten film zrobić. Co mają wspólnego? Niebocentryzm, drzewa Edenu, płyn z drzew Edenu. Na przykład z Matyldą Krzesińską, która była prima balleriną assolutą imperatorskich teatrów. O, to w ten sposób. Polką zresztą, już mówiłem to kiedyś. A więc to wszystko do następnego filmu. Na razie to chyba wszystko. Też tak myślę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do następnego razu. Do usłyszenia.